bo być może to był problem z tym, że przed chwilą rozłączyłam mikrofon, więc czekam jeszcze na informację od Was, zanim zacznę tego live'a o obostrzeniach dla salonów. Może teraz będzie lepiej. Już jest ok, Katarzyna, jest ok, jeszcze raz, dobra, czyli powinno być w porządku, tak? Jest ok, dobra, widzę teraz Wasze komentarze już na aplikacji, widocznie to był problem z tym połączeniem, gdy odpiłam mikrofonik. Ok, to dzisiaj witam Was bardzo serdecznie, od początku zaczynamy live'a, mini szkolenie, tak to nazwijmy, w którym będę mówić o nowym rozporządzeniu, z którego wynika zakaz prowadzenia działalności przez salony. Powiem dzisiaj szybko, krótko, między innymi o tym, czy to jest całkowity zakaz prowadzenia i nic nie można robić w tym salonie, co ewentualnie można robić, jaki był cel tej ustawy, bo pewnych rzeczy no, nie są one zapisane wprost. Odpowiem też na pytania, które zostały zadane wczoraj pod ogłoszeniem live'a i ja je mam zebrane przez Anię, więc na te pytania postaram się odpowiedzieć i powiem też między innymi o bonach, o remontach, o sprzedaży kosmetyków, o szkoleniach, o co jeszcze pytałyście, albo pytaliście, i o odszkodowaniach i o sile wyższej, więc te tematy dzisiaj poruszę. Ja nazywam się Ilona Przetacznik, jestem radcą prawnym i pewnie niektóre z Was miały okazję już mnie tutaj poznać, bo to któryś z kolei live. Jestem też autorką, współautorką lub autorką produktów, które oferuje gabinet od zaplecza, między innymi właśnie pracowniczych, czy RODO, czy ostatnich umów dla pracowników między innymi. I zachęcam Was, żeby sobie do tego zajrzeć w międzyczasie. A dzisiaj o czym nie będę mówić, to przede wszystkim nie będę mówić o pakiecie antykryzysowym, bo o tym być może uda się zrobić oddzielnego live'a i nie będzie na to czasu. Ten live jest głównie o obostrzeniach, żeby też była jasność na samym początku, że na te pytania nie będę odpowiadać w szczegółach, ja się trochę do nich odniosę, bo one tam zahaczają o pewne elementy, ale nie w szczegółach. I jeżeli, od razu też na początku powiem w ogłoszeniach, jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowane pakietem antykryzysowym, to po pierwsze, ja przygotowuję z moim zespołem bezpłatny e-book o pakiecie antykryzysowym. On jest prawie gotowy i na ten e-book można zapisać się, już Wam wkleję link pod tym linkiem, więc jeżeli o pakiecie antykryzysowym chcielibyście troszkę wiedzieć, to tutaj jest link. To jest pierwsze ogłoszenie kryzysowe. Dobra, tu się można zapisać. Drugie ogłoszenie. W poniedziałek odbędzie się również bezpłatny live, gdzie będę mówić o pakiecie antykryzysowym i odpowiadać na pytania. I też to jest nie live, tylko webinar zamknięty. Też się trzeba na niego zapisać. Dlatego jeżeli Was ten temat interesuje, to również wklejam link. Czyli to, dlatego tego tematu nie będę jakby poruszać. Ja teraz tutaj jestem jako gabinet od zapleka, ale wklejam te linki. Więc tutaj będzie bezpłatny e-book i bezpłatny webinar, tam będę odpowiadać na pytania. A teraz jeszcze jest jedna rzecz, Ania właśnie na stronie gabinetodzaplecza.pl, tam zamieszcza duży artykuł, w którym tłumaczy dla salonów kosmetycznych, co i jak ta tarcza daje, więc też zachęcam do tego, żeby sobie tam zaglądać, no i pewnie tutaj zostanie on też podlinkowany. Okej, no to startujemy w takim razie z tym rozporządzeniem i z tym, co można, a co nie można. Jeżeli zdążę odpowiedzieć na dodatkowe pytania, to na nie jeszcze odpowiem, a jeżeli nie, no to będę, być może uda mi się odpowiedzieć później bezpośrednio już w komentarzach. Zacznijmy od tego, że rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostało wprowadzone 31 marca 2020 roku, czyli przedwczoraj. I wyraźnie jest w nim napisane, w paragrafie, też będę Wam mówić, które paragrafy, gdyby ktoś chciał jakby sobie w szczegółach to doczytać, więc w paragrafie 5 i 18 mamy napisane o zakazie przemieszczania się. Będę spoglądać w rozporządzenie i będę spoglądać swoje notatki. Mamy informację o zakazie przemieszczania się. Jakby cel tego rozporządzenia, dlatego wychodzę od tego, bo to jest ważne i to będzie ważne w kolejnych elementach.
o których będę mówić. Cel tego rozporządzenia jest taki, żeby ludzie się nie przemieszczali i żeby ludzie się nie zarażali po prostu, żeby nie chorowali na koronawirusa. I to jest ten główny cel, który przyświeca wydaniu tego rozporządzenia i wcześniejszych rozporządzeń. I teraz, dlatego jest ten zakaz działalności, o którym jest mowa w kolejnych paragrafach, czyli dokładnie w paragrafie 8, jest mowa, że w okresie od 31 marca do odwołania, i ten okres obowiązuje salony beauty, ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności oraz inne podmioty działalności. I tutaj jest dokładnie salonów beauty dotyczy punkt, to jest ustęp 1, punkt 1, litera H, gdyby ktoś chciał sobie do tego zajrzeć. Działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi ujętej w polskiej klasyfikacji działalności w podklasie 9602Z. I to jest PKD, które salon kosmetyczny albo fryzjerski powinien u siebie mieć. Zakładam, że każdy lub każda z Was ma to w swoim PKD, bo PKD jest istotne do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest obowiązek wskazania odpowiedniego PKD i prowadzenia działalności na podstawie tego PKD. Czyli zapewne takie PKD właśnie macie. Drugi to jest salon tatuażu i piercingu, ale nie będę do tego się tak bezpośrednio odnosić, bo zakładam, że mało jest tutaj salonów tatuażu i piercingu, więcej jest salonów kosmetycznych i fryzjerskich. I teraz dla tych działalności, czyli właśnie między innymi tego, co powiedziałam, nie będę wymieniać pozostałych, bo to nas nie dotyczy, obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności. Ale w rozporządzeniu napisane jest, że, tak jak Wam przeczytałam, prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej, całkowity zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na działalności, przepraszam, związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami, ale z PKD 9602Z. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli czytamy to rozporządzenie raz, literalnie, czyli tak jak jest napisane, i dwa, zgodnie z celem, dla którego zostało wydane, to nie ma zakazu prowadzenia działalności w innym zakresie niż to wskazane w tym PKD. A teraz, co jest wskazane w tym PKD? W tym PKD jest wskazane, już sobie pootwierałam odpowiednie zakładki i już Wam powiem, co obejmuje ta podklasa fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. To obejmuje, ta podklasa obejmuje mycie, obcinanie, układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet. Podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet. Golenie, przycinanie brody, masaż twarzy, manikir, pedikir, robienie makijażu i tym podobne oraz pozostałe zabiegi kosmetyczne gdzie indziej niesklasyfikowane. I to jest istotne, bo to nam pokazuje, że to obejmuje wszystkie zabiegi kosmetyczne czy fryzjerskie związane z świadczeniem tych usług bezpośrednio danej osobie. Czyli przychodzi klient i świadczy te usługi. No bo nie da się zrobić tej usługi klientowi bez jego obecności. No nie dam rady zrobić manikiru na odległość, pedikiru na odległość, ani nie uczeszę włosów, ani ich nie obetnę, ani nie przytnę brody. Więc automatycznie musi być ta obecność klienta na żywo, tak to nazwijmy. I nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek sprzedaży przez internet, że jest zakazane i tak dalej, bo wiem, że bardzo dużo osób się nad tym zastanawia. Napisane jest jednocześnie, że ta podklasa nie obejmuje produkcji peruk, nie obejmuje działalności salonów tatuażu i piercingu i teraz w zakresie działalności salonów tatuażu i piercingu jest również taki zakaz oddzielnie napisany w rozporządzeniu, bo to oznacza, że tam też jest kontakt z człowiekiem, ale nie ma mowy o tym, że nie można robić peruk. Ta podklasa nawet tego nie obejmuje, to znaczy, że w domu możemy te peruki robić. I teraz jeżeli chodzi o PKD dla pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, to już Wam tutaj powiem,
To właśnie to PKD obejmuje działalność salonów tatuażu i piercingu. I tutaj no, nie ma nic mowy o niczym innym, więc nie możemy interpretować sobie rozszerzająco, że salony beauty teraz mają zakaz wykonywania jakiejkolwiek działalności. Nie, mają zakaz wykonywania działalności tej wskazanej w tym PKD, po to, żeby ludzie się nie przemieszczali i żeby się nie zarażać. I teraz były też, czyli jeszcze raz, to jest PKD 9602Z i PKD 9609Z, które dotyczą salonów beauty, ogólnie tak to nazwijmy. I teraz, czy można wykonywać pracę w ogóle? Czy pracownik może przyjść do pracy i może wykonywać swoją pracę jakąś inną? Tutaj z tym związane jest kilka dodatkowych rzeczy, bo tak, co do zasady, jeżeli zatrudnia się kosmetologa, i o tym mówiłam na poprzednim live'ie, o umowach pracowniczych i tak dalej, jeżeli zatrudniamy kosmetyczkę, kosmetologa, stylistkę paznokci, to w umowie o pracę powinno być napisane, jakie są jej obowiązki. To będą obowiązki związane właśnie z tym, a to nie będą obowiązki związane z remontem salonu, sprzątaniem generalnym salonu i tak dalej. Oczywiście, też o tym mówiłam, że można pracownikowi zlecić dbanie o, przepraszam, dbanie o salon, można mu zlecić sprzątanie swojego stanowiska pracy, no ale nie możemy mu kazać szorować płytek. I to w dużym uproszczeniu, bo nie będę tego tematu rozwijać. Zatem o co chodzi? Chodzi o to, że w tym momencie można pracownikowi dać inną pracę, pracę zdalną, pracę związaną z obsługą fanpage'a, związaną z jego umiejętnościami. Też możemy, bo data zezwala pakiet antykryzysowy zmienić, i nie tylko pakiet, ale też zezwala na to przede wszystkim prawo pracy i kodeks pracy, który mówi wyraźnie, że możemy pracownikowi na okres 3 miesięcy zmienić jego obowiązki, bo no, jest taka potrzeba. W tym wypadku jesteśmy obłożeni pakietem antykryzysowym i pozostałymi rozporządzeniami, to tym bardziej możemy. Więc tutaj, jeżeli ktoś potrzebuje zrobić w salonie inną pracę wykonać po prostu, bo jeszcze salon fryzjerski na przykład może robić kępki włosów na peruki właśnie, czy może wykonywać coś, co nie wymaga kontaktu z klientem, to może to robić. Podobnie i teraz, co jest też ważne, pracownik może się poruszać, bo w rozporządzeniu wyraźnie jest napisane, że oczywiście są ograniczenia w poruszaniu się, nie można się poruszać i tak dalej, nie można być więcej niż 2 osoby i tego typu rzeczy, ale jest też napisany wyjątek, wyjątki dokładnie. I te wyjątki dotyczą właśnie pracowników, którzy, to jest paragraf 5, gdzie jest napisane, że w okresie od dnia 1 kwietnia do 11 akurat, zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych lub działalności gospodarczej, prac tam w gospodarstwie rolnym, zakupu towarów i usług z tym związanych. Czyli jeżeli jesteś właścicielem salonu, ty możesz wykonywać swoją pracę w salonie, możesz też zrobić zakupy związane z pracą w salonie i w ogóle z twoją pracą, no nie możesz przyjmować klientów, nie możesz świadczyć usług, gdzie klient do ciebie przychodzi. Krótko mówiąc. Więc przez internet możesz sprzedawać kosmetyki. Powiem za chwilę, co się wiąże z tą sprzedażą kosmetyków, bo to nie jest tak, że nagle możemy to wszystko zrobić i nic więcej nie trzeba wykonać. Możesz umawiać na wizyty w przyszłości, bo były też takie pytania. Możesz sprzedać bony tak samo, bo to robisz zdalnie, tak? To robisz na odległość. Nie potrzebujesz wołać do siebie klienta. Więc wszystko, co jest związane z bezpośrednim kontaktem, z przemieszczaniem się ludności, a teraz to jest zakazane, więc ten klient, on nie może do ciebie przyjść do salonu, nie ma takiej opcji. Tego nie można, ale można robić wszystko pozostałe. Przynajmniej nie ma takiego zakazu w tym rozporządzeniu. Więc uwaga, bierzemy na to poprawkę. Nie jest też wyraźnie napisane, no ale nie możemy rozszerzająco interpretować tego rozporządzenia. Ok, zatem mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. I teraz, jeżeli chodzi o salony w galeriach handlowych, w galeriach w ogóle na obszarze powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych. Jeżeli chodzi o to, to jest wyraźnie w paragrafie 8 ustęp 2, punkt 2 i 3, tam Was odsyłam, napisane, ja sobie to otworzę,
ustęp 2, punkty 2 i 3, jest napisane, że jeżeli chodzi o tą właśnie działalność usługową lub tam, gdzie wynajmuje się powierzchnię usługową, to też tych usług nie można świadczyć z wyłączeniem pewnych usług medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych, gastronomicznych i tak dalej, czyli to można świadczyć na tych dużych powierzchniach, no ale usług kosmetycznych nie można. Dlatego, jeżeli twój gabinet kosmetyczny znajduje się, salon znajduje się w galerii handlowej, no to wiadomo, że on musi być zamknięty. Jeżeli znajduje się gdzie indziej, no to też musi być zamknięty, bo i tak nie można przyjąć klientów, ale ty możesz wykonywać swoją pracę. Tutaj jeszcze wyspy, czyli usługi najemców i wyspy, czyli jeżeli sprzedajesz kosmetyki na wyspie w galerii handlowej, no to też niestety nie można tego robić, bo cała działalność usługowa w galeriach handlowych jest wykluczona po to, żeby tam ludzie po prostu nie chodzili i się nie spotykali. Więc tego nie można zrobić. Jeżeli z kolei sprzedajesz kosmetyki na wyspie, to nie widzę problemu, żeby najszybciej jak się tylko da sprzedawać je online. Więc to jest, ale do tego za chwilę przejdziemy. Okej, mam nadzieję, że na te pytania w miarę jasno to wytłumaczyłam i uzasadniłam. Dajcie mi znać w komentarzu, proszę. Agnieszka zapytała, czy sprzedaż kosmetyków w salonie na zasadach jak w drogerii jest możliwe. Jeżeli mają tam przychodzić ludzie, to nie. Dlatego, że jest obecnie zakaz przemieszczania się ludzi. Więc nie szłabym w tym kierunku, że omijam ten zakaz tym sposobem, że piszę, że jestem drogerią, jak nią nie jestem. Bo po pierwsze, to powinno się znaleźć w PKD i wtedy być może nawet by to było możliwe, ale no byłoby to możliwe, tak? Bo Rossmann też może sprzedawać teraz kosmetyki, prawda? Nie ma zakazu sprzedaży, ale no niestety jest zakaz przemieszczania się, więc nie widzę sensu w ogóle większego, bo ludzie nie mogą wychodzić w tym celu na zewnątrz obecnie. Okej, to przechodzę do pytań, które zostały zadane wcześniej i teraz tak. Sprawa czynszu, czynsz, wynajem, bo przecież nawet te pytania zaczęły teraz padać. Czynsz, wynajem u prywatnych, czynsz, wynajem w galeriach. Właśnie, jeżeli chodzi o galerie, to tutaj też od razu odeślę Was do pakietu antykryzysowego, do mojego e-booka, to tam zachęcam, żeby sobie do tego zajrzeć, dlatego że w artykule 15ZE, w pakiecie antykryzysowym, jest napisane o tym, że w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych, o tej powierzchni wyższej niż 2000 m2, więc uwaga, na to trzeba brać poprawkę, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Czyli tam jest jeszcze kilka dodatkowych ustępów tego artykułu, ale tak jak powiedziałam, nie chcę o tym mówić, bo to dotyczy pakietu. Chcę tylko tym osobom, które tam prowadzą działalność usługową, kosmetyczną, nadmienić, że właśnie to jest istotne, żeby sobie do tego zajrzeć, bo we wcześniejszym projekcie było tak, że najemcy mają płacić tylko 90% najmu. Teraz to się zmieniło, więc warto do tego zajrzeć. Ja o tym będę mówić właśnie na webinarze w poniedziałek, na webinarze zamkniętym, link był na samym początku podany i będę o tym pisać w e-booku bezpłatnym również do pobrania. I myślę, że Ania będzie o tym pisać na gabinetodzaplecza.pl, bo to jest dosyć istotne, jeśli już tego nie napisała. Więc te osoby tam odsyłam. Jeżeli chodzi z kolei o umowy najmu, umowy u prywatnych, umowy u kogokolwiek innego, lokal i tak dalej. Tutaj padło pytanie, czy możemy stosować artykuł 495 kodeksu cywilnego, czyli tam, gdzie są umowy wzajemne, to, że nie możemy tego świadczenia spełnić i tak dalej. Możemy stosować ten artykuł, jak i możemy stosować inne artykuły z kodeksu cywilnego, związane z siłą wyższą, z wystąpieniem siły wyższej i niewątpliwie, jeżeli chodzi pandemię, epidemię, to jest to siła wyższa i tutaj jesteśmy w stanie to udowodnić, że tak, nastąpiła siła wyższa, my nie możemy płacić, nie możemy prowadzić działalności, nie możemy zarabiać, więc nie możemy no też zapłacić za ten lokal, bo po prostu nie mamy środków, no to tylko tak, trzeba spełnić określone wymagania, tak to nazwijmy. Czyli przede wszystkim, ja o tym też już wcześniej mówiłam chyba na live'ie, sprawdzić umowę,
Jeżeli w umowie, bo siła wyższa może być różnie precyzowana w umowie i może być różnie, jej skutki mogą być różnie opisane. Może być tak, że wtedy nie przysługuje kara umowna albo i tak przysługuje, więc ważne jest to, żeby zajrzeć do umowy swojej, umowy najmu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, poinformować wynajmującego jak najszybciej, po prostu już teraz, jeżeli możecie, to poinformujcie wynajmującego, że nie możecie płacić tego czynszu z powodu siły wyższej, polegającej na tym, że wprowadzono tym i tym rozporządzeniem stan epidemii w Polsce i całkowity zakaz wykonywania działalności usługowej, polegającej no, w głównej mierze na tym, co na przykład właśnie robisz, czy robicie w salonach. A no, główną działalnością są usługi kosmetyczne i fryzjerskie, a nie sprzedaż kosmetyków. Więc nawet jeżeli uda się zrobić tą sprzedaż, no to ona będzie taką działalnością poboczną, no może uda się coś po prostu zarobić w tym momencie i nie być totalnie na minusie, no bo to nawet nie zero, tylko na minusie. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Czyli informacja do wynajmującego o tym, co się dzieje i tak dalej. Trzeba też brać pod uwagę, że no, można odstąpić od umowy, ale to nikogo nie urządza w tym momencie, zakładam, bo pewnie większość osób chciałaby do pracy wrócić jak najszybciej, więc to nie jest rozwiązaniem, żeby odstąpić od umowy i już tego lokalu nie wynajmować. Być może jest to możliwe w przypadku osób, które wynajmują jakąś część lokalu, biurko i robią tylko manikir czy pedikir, czy jeden pokój, tam jakiś gabinet, ale no pewnie mniej możliwe w przypadku osób, które urządziły cały salon i go wynajmują. Więc to raczej pewnie nie wchodzi w rachubę. Trzeba też odróżnić zwłokę od opóźnienia i oczywiście to wszystko wypisać wynajmującemu. I tak, no najlepsze rozwiązanie by było takie, drogi wynajmujący, nie mogę ci zapłacić i nie chcę ci zapłacić, znaczy może chcę, ale nie mogę, nie mam środków i najlepiej, żebyś mi to umorzył całkowicie. Ja po prostu nie będę płacić, a ty nie będziesz mieć wpływów. Ale to nie jest takie proste, bo owszem, jeżeli chodzi o spełnienie wzajemnych świadczeń, no to możemy tutaj też odnieść się do niemożliwości, niemożności świadczenia, no bo nie możemy świadczyć naszych usług, więc nie możemy, tak, w tym momencie. No ale wynajmujący, on wynajmuje ten lokal. On też może płacić za to kredyty, może mieć to właśnie na kredyt, więc on spłaca ten kredyt, więc jeżeli salon, właściciel salonu mu nie zapłaci, to on też jest teraz na minusie. Więc to nie jest takie napstryknięcie palcami, nie mogę wykonywać działalności, to nie płacę, bo to nie jest wina wynajmującego. On też być może nie może wykonywać swojej działalności obecnie. Więc trzeba przede wszystkim go na pewno powiadomić, tak jak powiedziałam, bo to jest w ogóle podstawa do czegokolwiek później. I później możemy iść również do sądu, to już z artykułu 357 z indeksem 1 kodeksu cywilnego i powiedzieć o nadzwyczajnej zmianie stosunków, bo nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków, nie mogę płacić, bo nie mogę wykonywać działalności, ale przede wszystkim przy tym punkcie idzie się do sądu i to sąd wyważa interesy stron, on wyważa te interesy, więc to nie jest tak, że ty nie możesz prowadzić działalności, no to jakby on traci, bo to ani nie twoja wina, ani nie jego, ale tak naprawdę ty jesteś w gorszej sytuacji. No nie, wyważa się te interesy, więc to nie jest powiedziane, że rozstrzygnięcie będzie zero-jedynkowe i sąd może też doprowadzić do rozwiązania umowy, co też nikogo nie urządza i poza tym dzieje się to w sądzie, więc trzeba sobie wziąć prawnika, iść do sądu. Więc tutaj raczej bym poszła na rozwiązania polubowne, kontakt z wynajmującym, poproszenie go o znaczne obniżenie tego czynszu, maksymalne jakie tylko może dać, o odroczenie ewentualnie tego czynszu, albo obniżenie i odroczenie, tak żeby się tutaj po prostu dogadać, jeżeli chcemy ten gabinet zachować. No nie ma tutaj idealnego rozwiązania, po prostu, ale na pewno trzeba go poinformować o sile wyższej, w razie gdyby doszło do tego, że chcemy rozwiązać tą umowę, chcemy odstąpić od tej umowy, z powodu właśnie tego, że no, nie wiem, zbankrutowaliśmy, nie chcemy już tej działalności prowadzić, zawieszamy tą działalność, no, poszukamy innego lokalu, jak będzie taka konieczność, jeżeli zdecydujemy, że odwiesimy tą działalność. I w tej sytuacji to ważne jest właśnie, żeby o tym poinformować, żeby ewentualnie odstąpić od umowy i nie płacić odszkodowania, nie płacić kar, ani nie płacić za wynajem, jeżeli będzie ten częściowy, no bo nie możemy
naszego świadczenia spełnić, czyli wykonywać tych usług. Więc ważne jest to poinformowanie. I tego tematu już bardziej rozwijać nie będę. Mam nadzieję, że w miarę jest to jasne. Na początek naprawdę starajcie się, proszę, dogadać z wynajmującym, jeżeli chcecie zachować ten lokal. Jeżeli nie, no to właśnie odstąpienie, rozwiązanie umowy i zwolnienie się przez to poinformowanie o sile wyższej czy o niemożliwości świadczenia i tak dalej, zwolnienie się z kar, z odszkodowania, no bo tego mógłby się domagać wynajmujący w normalnej sytuacji. To jest jakby ta kwestia. I teraz sprzedaż. Jaki paragraf zastosować przy czynszu w spółdzielni? Nie mam zielonego pojęcia. Trzeba odnieść się. Jeżeli mówisz, Katarzyna, o ogólnych przepisach, to podaję. Jeżeli chodzi o nadzwyczajną zmianę stosunków, 357 z indeksem 1 kodeksu cywilnego, można odnieść się do 495 kodeksu cywilnego, do 473 kodeksu cywilnego. To niektóre, bo jeszcze ze trzy przepisy, artykuły by się znalazły, gdybyście chciały ten temat zgłębić. Ok, sprzedaż. I teraz przechodzimy do sprzedaży kosmetyków, sprzedaży bonów i tak dalej. Wspomniałam o tym na początku, teraz o tym powiem dalej. W rozporządzeniu nie ma zakazu prowadzenia działalności przez internet, nie ma zakazu przez salony oczywiście, ani przez żadne inne podmioty, ale jakby odnoszę się do salonów, nie ma zakazu prowadzenia sprzedaży czy rezerwacji usług na przyszłość, więc to jak najbardziej można robić. I teraz co trzeba zrobić, żeby to robić legalnie? Już jeszcze sobie wyklikam jeden dla Was webinar. Będzie też, nie wiem, czy wszystkie, czy ktokolwiek z tej grupy, która teraz jest na żywo, jest nas ponad 700 osób, więc jestem w lekkim szoku. Jeżeli ktokolwiek był na poprzednim webinarze o sprzedaży online, to niech da znać w komentarzu, to będzie mi bardzo miło, poznam te osoby. A dla pozostałych osób, które chcą sprzedawać online i wiedzieć, co musi być, jak to robić w ogóle legalnie, jak sprzedawać produkty elektroniczne, produkty fizyczne, cokolwiek w internecie, to zachęcam Was do tego, żeby również zapisać się i tym razem już na trzeci webinar, też bezpłatny, ale dopiero 14 kwietnia, bo tam tłumaczę, co po kolei zrobić, żeby ta sprzedaż była legalna, po prostu, więc podepnę teraz ten link również do tego, bo to jest dosyć istotne, więc wklikajcie sobie. I teraz tak, zaczynając od początku, jeżeli masz salon kosmetyczny i sprzedawałeś wcześniej kosmetyki, to zakładam, że wiesz, że musisz być na VAT-cie. Nawet jeżeli masz przychody do 200 tysięcy złotych, bo jak wiecie, do 200 tysięcy złotych jest się zwolnionym z VAT-u i usługi kosmetyczne zazwyczaj z tego zwolnienia korzystają. I to jest super, z tym, że jak sprzedajesz kosmetyki, to nie ma tego zwolnienia z VAT-u, to jest dokładnie, już Wam powiem, jeżeli chodzi, o to było od 1 września 2019 roku bodajże, czyli jeżeli chcesz sprzedawać kosmetyki w artykule 113 ustęp 13 ustawy o VAT, jest wykaz towarów i usług, z których nie można jakby tutaj skorzystać ze zwolnienia z VAT-u. I tam właśnie są PKWiU, to się nazywa, preparaty kosmetyczne i toaletowe, to jest 20.42.1, to jest PKWiU 20.42.1 i tam są wypisane wszystkie praktycznie kosmetyki, które sprzedajecie w swoich salonach. Kosmetyki do manikir, pedikir, do makijażu ust, oczu, perfumy, wody toaletowe, pudry kosmetyczne lub toaletowe, preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry, szampony, lakiery, więc wszystko to, do włosów wszystko, co będziecie sprzedawać w salonach kosmetycznych i fryzjerskich, nie jest zwolnione z VAT-u. W związku z tym, jeżeli chcesz sprzedawać kosmetyki przez internet, to musisz się wpisać do VAT. To jest pierwsza rzecz, jeżeli jeszcze cię tam nie ma. Druga rzecz, musisz to wpisać w swoim PKD. I teraz, jeżeli chodzi o PKD dla kosmetyków, to Ania napisała artykuł o PKD, ale jego teraz nie mam, ona go pewnie podlinkuje w komentarzach, właśnie dla salonów kosmetycznych, a ja podlinkuję teraz w komentarzu artykuł
OPKD w działalności online, bo działalność online jest jeszcze odrębną kwestią, czyli na legalnybiznesonline.pl znajdziecie artykuł o działalności online, to w zależności od tego, co chcecie sprzedawać. I tam może się coś z tego przyda, bo wiem, że niektórzy też robią kursy online, robią szkolenia i tak dalej. Więc to trzeba uzupełnić. To się robi dosłownie w 3 sekundy. W tym artykule też jest instrukcja, jak to zrobić. Więc wchodzicie do swojego CITG, uzupełniacie PKD i to jest w porządku. Do 10 PKD można wpisać obecnie, jedno przeważające i chyba 10 dodatkowych, albo 9, już teraz nie pamiętam, chyba 10. No i trzeba działać ewentualnie w taki sposób. I teraz, jeżeli sprzedajecie przez internet swoje kosmetyki, albo w sklepie internetowym, albo przez swoją stronę, albo przez maila, albo, uwaga, przez telefon. I teraz to jest taki tip, dygresja i tip dla Was. Co można zrobić? Niekoniecznie musisz mieć swój sklep internetowy od razu. Ja o tym będę mówić na webinarze, ale już niech będzie, że powiem tutaj, bo to stricte dotyczy salonów. Niekoniecznie musisz mieć swój sklep internetowy. Od razu go stawiać, płacić za to, no bo nie ma teraz tych pieniędzy. Nie zarabiamy, no to nie ma pieniędzy, więc no trudno nagle komuś dać za sklep 1500 zł. Więc minimum. Więc w tej sytuacji zadzwoń do wszystkich swoich klientek. Powiedz, żeby utrzymać efekt zabiegu, żeby utrzymać, nie wiem, co z paznokciami, no to już wy wiecie najlepiej, ale jeżeli chodzi o zabiegi, wiadomo, że trzeba utrzymać ten efekt, bo ktoś mógłby mieć w serii 6 zabiegów, a skończył na 3 i za chwilę będzie po efekcie. W związku z czym zadzwońcie, zapytajcie, czy chcą kupić takie takie kosmetyki i wysyłać pocztą w tym momencie. Więc to da się zrobić. I teraz tak, jeżeli nawet nie ma się sklepu internetowego, to wiem, że działają różne firmy, ja akurat kojarzę jedną, nie wiem, czy mogę mówić, ale jest jedna firma i pewnie jest ich więcej, kosmetyczne, które do zabiegów mają określone kosmetyki i tam można przez ich stronę sprzedawać, podając z jakiego salonu, od kogo jest ten klient, czyli podajecie tak naprawdę link klientowi do tego, żeby kupił, żeby wpisał wasze dane i dostajecie prowizję od tych firm. Więc to jest też jakieś rozwiązanie. I tak trzeba się zarejestrować do VAT-u, z tego co mi wiadomo przy niektórych firmach, bo one inaczej tej prowizji nie wypłacą, ale być może są też firmy, które działają w inny sposób i wypłacają po prostu prowizję z tytułu umowy współpracy. Więc warto się nad tym mocno zastanowić, czy teraz nie działać w taki sposób, tym bardziej, że klienci potrzebują utrzymania efektu zabiegu. I to nie jest tak, że będziemy do czegokolwiek, kogokolwiek zmuszać. Ok. Druga rzecz. Jeżeli sprzedaje się przez internet kosmetyki, przez maila, przez Facebooka, przez Messengera, to wszystko jest możliwe, niezbędny jest regulamin sprzedaży. I to nie jest tak, że jeżeli sprzedajemy przez telefon, to nie potrzebujemy regulaminu. On powinien być. To wszystko to jest sprzedaż na odległość przez internet i ten regulamin musi być. Do tego jest to sprzedaż konsumentom. Więc jeżeli masz sklep, świetnie, tam musi być regulamin, trzeba go odklikać, że został zaakceptowany. Jeżeli nie masz sklepu, to ten regulamin powinien być i najlepiej wysyłać go klientowi mailem, messengerem, a jakkolwiek inaczej. Więc to jest też jeden z obowiązków. Zatem, jeżeli dopiero startujesz, to PKD w swoim rozpisce PKD, że taką sprzedaż prowadzisz, ewentualnie właśnie tutaj no, rejestrację do VAT-u, jeżeli chcemy to sprzedawać przez internet, no można to obejść ewentualnie w taki sposób, że kontaktujemy się z firmami, które umożliwiają sprzedaż po prostu prowizyjną, no i na tym też w jakiś sposób zarabiamy. I regulaminy polityki prywatności, to wszystko, co jest niezbędne przy sprzedaży online, a szczegóły zachęcam do zapisania się na webinar, będę mówić na webinarze 14 kwietnia. Więc tak samo jest z bonami, bo było pytanie o bony, więc jeżeli chcesz sprzedać klientom bony na przyszłość, czyli jak minie zakaz prowadzenia działalności, to klient przychodzi z tym bonem, jak najbardziej możesz to robić. Regulamin bonów jest dostępny w gabinecie od zaplecza. Sporządzałyśmy taki regulamin, co kiedy, jeżeli chodzi o bony dla klientów, więc zachęcam do tego, żeby sobie do tego zajrzeć. Możesz go też sprzedawać, to jest ciągle sprzedaż na odległość. Ale, no ja pewnie nie powinnam tego mówić, ale jeżeli chodzi o obecną sytuację i to, że to są wasi klienci stali i to, że oni zazwyczaj te bony kupują po prostu stacjonarnie, no to
jak się zadzwoni do tej klientki i się zapyta, czy ona chce taki bon i wyśle się jej pocztą, chyba nie będzie takie straszne, żeby od razu zakładać działalność na VAT-cie, sprzedaż przez internet i tak dalej. No, to tak wam powiem, no co, no, taka jest sytuacja, jaka jest. Każdy się stara, przynajmniej może teraz zarobić, żeby później te usługi wykonać. To jest też jakiś tam pewny klient, który przyjdzie. Tą czasowość bonu można zrobić do końca roku, czyli ten klient z możliwością przedłużenia, albo do końca 2021 nawet. Czyli ten klient sobie pomyśli, dobra, nie wiem, kiedy tam będę mógł w ogóle przyjść do tego salonu, bo sytuacja jest niepewna, zakaz jest do odwołania, więc nie wiemy, co się wydarzy z koronawirusem, w związku z czym no kupię ten bon, bo jak jest on do 2021 grudnia, albo może nie grudnia, no bo w grudniu zawsze jest większy ruch, to dajmy go do września, no to jest jednak jeszcze rok cały, tak, i to grubo ponad. Więc myślę, że to może być zachęcające dla klientów. Facebook. Było pytanie o Facebook. Daria napisała, że nie można, przerobiłam to. Nie wiem, co nie można, ale nie będę teraz się skupiać na tych pytaniach. Więc, że nie można sprzedawać pewnie kosmetyków w salonie, nie będąc na VAT-cie. Okej. Dobra, jeżeli chodzi o Facebook. Facebook to są te same zasady. Przede wszystkim, jeżeli działasz na Facebooku, zaczynasz teraz budować swoją markę osobistą, jest czas na to, żeby na Instagramie, na Facebooku zacząć działać, posty tych klientów chociaż interesować swoim salonem, to jak najbardziej, dziewczyny, to po prostu róbcie, bo to jest, ja wiem, że nigdy na to nie ma czasu, bo ciężko każda, czy każdy z was pracuje w salonie, ale na Facebooku nie ma, jakby tutaj zawsze jest gdzieś to na dalszym planie, ale teraz jest na to czas. Więc zachęcam do tego, żeby właśnie skupić się na tej działalności związanej z Facebookiem, z Instagramem, szczególnie z Instagramem. I teraz, jeżeli działasz na Facebooku i Instagramie, potrzebujesz polityki prywatności, bo Facebook, Instagram to jest to samo, bo to właścicielem jest Facebook. Facebook jest administratorem danych osobowych, ale ty jako osoba, która ma swój fanpage, grupę, też jesteś administratorem danych osobowych. Więc musisz mieć politykę prywatności dla Facebooka. I taki dokument, jeżeli kupiłeś pakiet RODO dla branży beauty, tam masz to w swoim pakiecie, jak dobrze pamiętam. Jeżeli nie, to pewne informacje znajdziesz u mnie na legalnybiznesonline.pl, więc też warto sobie do tego zajrzeć. Więc polityka prywatności na Facebooku musi być. Jeżeli sprzedajesz przez Facebooka, to tak jak wcześniej wspomniałam, regulamin sprzedaży. Więc tutaj nie ma wyjątków. To, że sprzedajesz przez Messengera, przez fanpage, przez grupę, to niczego nie zmienia. Po prostu. Kolejna rzecz. Jeżeli teraz właśnie masz ten czas, to może warto zadbać o tych klientów w taki sposób, że stworzysz dla nich odpowiednie grupy na Facebooku, zamknięte grupy tylko dla klientów, gdzie będziesz właśnie z nimi rozmawiać na temat pielęgnacji, na temat tego, co zrobić z paznokciami, jak zdjąć hybrydę, jak pielęgnować te paznokcie w momencie, kiedy się tą hybrydę zdjęło, a później przyjść już ze świeżymi paznokciami na nową hybrydę i tak dalej. Tak samo z twarzą, jak tą twarz pielęgnować w momencie, kiedy nie można wykonać zabiegu, co ewentualnie zrobić. I klienci, jak poczują się zaopiekowani, no to nie pójdą gdzie indziej, tylko jak najszybciej, jak tylko minie zakaz, wrócą do ciebie, do salonu. Więc trzeba mieć to na uwadze. Poza tym, dobrze jest się, mówiąc w skrócie, kolokwialnie, rozkręcić, jeżeli chodzi o robienie live'ów i może jakichś kursów online, które później można sprzedać. Można też utworzyć zamkniętą grupę tylko dla osób, które kupią dane szkolenie online, na przykład jak robić masaż twarzy. Być może jest to gdzieś dostępne za darmo, ale jeżeli to sprzedacie za 29-39 zł, to ten klient może nie chce szukać kogoś za darmo, skoro ufa już tobie, bo chodzi do ciebie na zabiegi od tam x lat. Więc warto sobie też to wziąć pod uwagę. I teraz tak, i tutaj też, te szkolenia, to wszystko, to również jest PKD odpowiednie, to zamieściłam artykuł do tego odpowiedniego PKD, jeżeli chodzi o online'owe typowo rzeczy, czyli właśnie e-booki, szkolenia online, jakieś takie rzeczy, gdzie sprzedajemy jakiś produkt elektroniczny, ta cała działalność usługowa online, to wszystko jest w artykule, który wam podlinkowałam.
I co dalej? Jeszcze z pytań. Myślę, mam nadzieję, że to jest jasne, jeżeli chodzi o sprzedaż online. Więcej szczegółów będę mówić na webinarze, bo nie chcę tutaj się rozgadywać na ten temat. Webinar trwa godzinę, więc jak możecie się domyśleć, coś mi się tutaj zawiesiło, mam nadzieję, że nie strona. Jak możecie się domyśleć, to trudno, żebym teraz mówiła o tym przez godzinę. Było takie pytanie o szkolenia w salonach. Dla pracowników, tak. Bo pracownik może przyjść do salonu wykonywać swoją działalność zawodową. Dla klientów nie, bo klienci nie mogą wychodzić z domu i tutaj nawet jeżeli nie ma w tym PKD, który jest objęty zakazem, bo tam jest usługi kosmetyczne i fryzjerskie, no to to nie jest usługa kosmetyczna ani fryzjerska, bo przychodzi klient na szkolenie. Czy też tym klientem jest jakaś inna osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, to nie, bo to nie jest cel wykonywania działalności gospodarczej przez tę osobę. Czyli ona złamie zakaz poruszania się i przemieszczania się. Więc być może ty jako właściciel salonu tego zakazu nie złamiesz, ale ta osoba go złamie. I to jest bardzo ryzykowne, bo ciągle narażamy się na kontakt z tą osobą i na zarażenie koronawirusem. Więc tutaj raczej bym się skłaniała do tego, w mojej opinii nie. Okej, okay. Remonty. Jeżeli chodzi o remonty, uważam, że tak, dlatego że nie ma zakazu remontów, jest zakaz przemieszczania się. Czyli tak, pracownik może przyjść do swojego miejsca pracy, może przyjść i pomóc ewentualnie, i pracodawca, czyli ty jako osoba samozatrudniona albo osoba, która jest właścicielem salonu, też przychodzisz do swojego miejsca pracy, wykonujesz jakąś inną pracę nawet, nie przyjmujesz tam klientów. W tym rozporządzeniu nie ma zakazu, całkowitego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w każdym zakresie salonu. Nie jest zakaz, tylko w tym zakresie, który przeczytałam na samym początku. W związku z czym nie widzę problemu, żeby wykonywać taki remont. Wiem, że kiedyś tam przyszła jakaś policja do kogoś i chciała dać mandat za to, że osoba jest w salonie i wykonuje remont. Dla mnie nie ma na to podstawy prawnej w tym momencie, no chyba, że jakaś jest, ja o niej nie wiem, być może mogę nie wiedzieć, więc jak ktoś wie, to proszę to napisać. Jest zakaz, owszem, przemieszczania się, ale jest wyjątkiem, tak jak powiedziałam, jest wyraźnie napisane, że z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli działalności gospodarczej. A w ramach działalności gospodarczej, nawet jak czynnością ani zawodową, ani służbową nie jest remont, ale to będzie tam, tą czynnością to będzie dla pana, który remontuje, a dla ciebie jako właściciela salonu będzie wykonywanie działalności gospodarczej. I ty idziesz tam, bo to jest w zakresie twojej działalności gospodarczej, żeby doprowadzić salon do ładu. Więc ja bym powołała się na paragraf 5, ustęp, paragraf 5, punkt 1 najnowszego rozporządzenia w sprawie tych ograniczeń. Więc gdyby ktoś przyszedł, jeżeli policjant potrafi wyjaśnić, dlaczego nie, no to super, to niech wyjaśni. Okej, później mamy, jeżeli też daje mandat, no to też dobrze by było powiedzieć, na jakiej podstawie on ten mandat daje, no bo no, mandat też powinien być na jakiejś podstawie. Zakaz jest do odwołania się, więc tutaj też było pytanie, do kiedy to ma obowiązywać. Jest od 31 marca całkowity zakaz w ramach tych usług kosmetycznych i fryzjerskich do odwołania. Więc tak, będzie prawdopodobnie rozporządzenie, które będzie mówić o tym, że ten zakaz właśnie mija. Dobra, bo już mnie gardło boli, więc przechodzę do ostatniej kwestii. Tam były pytania podobne, te co były mi wypisane przez Anię. Już sobie je przejrzę, mówiłam o Facebooku, o tych wszystkich zakazach, szkoleniach, działalność online i tak dalej. Dobra, to teraz przejdę jeszcze do kolejnej kwestii, która była poruszana, czyli do kwestii odszkodowania. I teraz tak, słuchajcie, to nie jest takie proste niestety. Jeszcze się napiję wody. To nie jest takie zero-jedynkowe, jakby się mogło wydawać. Wiem, że każdy teraz chciałby otrzymać odszkodowanie za to, że nie może prowadzić działalności gospodarczej, nie z jego winy. I to jest jak najbardziej zrozumiałe. Ja się z tym całkowicie zgadzam, że to jest olbrzymi problem. Z tym, że wyszło tak, jak wyszło, czyli nie mamy stanu nadzwyczajnego,
żadnego ogłoszonego stanu wyjątkowego, a tylko w tych przypadkach możemy domagać się oficjalnie odszkodowania. Czyli żeby tutaj nie wchodzić za bardzo w kwestie prawne i tak dalej. Państwo ogłosiło stan epidemii, który nie jest jednym z enumeratywnie określonych w Konstytucji stanów nadzwyczajnych. To wynika z ustawy o zapobieganiu, zwalczaniu zakażeń i tak dalej. Czyli tu już jest jakby pierwsze schody są. Więc Konstytucja owszem mówi o tym w artykule 228 ustęp 4, że osoba, która doznała strat majątkowych w związku z ograniczeniem jej praw i wolności, bo to niewątpliwie jest ograniczenie praw i wolności, że nie możemy swobodnie prowadzić działalności gospodarczej, w trakcie stanu wyjątkowego może domagać się stosownego wyrównania, czyli odszkodowania na podstawie tam odrębnej ustawy. Stanu wyjątkowego, a jego nie mamy. Więc co by trzeba było zrobić, żeby dostać odszkodowanie? W dużym skrócie. Najpierw z artykułu 417 kodeksu cywilnego, to tak na szybko, bo być może jeszcze z jakiegoś, ale zasadniczo z tego, trzeba by było stwierdzić, że Skarb Państwa, jednostka samorządu lub inna osoba prawna, no, ona ponosi odpowiedzialność za szkodę wtedy, kiedy wynika to z jej działania albo zaniechania. I tutaj mamy zaniechanie, czyli niezrobienie czegoś. I czego nie zrobili? Nie ogłosili stanu wyjątkowego. Czyli w pierwszej kolejności trzeba by było udowodnić, że w sądzie oczywiście tutaj mieć orzeczenie, że nie wprowadzono stanu wyjątkowego, a należało to zrobić odpowiednim aktem prawnym. Więc to jest pierwsza rzecz. A później, jak już to mamy, to wtedy można się domagać szkody po prostu w postępowaniu odszkodowawczym, szkodowym. I wtedy no, te postępowania są jednymi z trudniejszych postępowań, dlatego że trzeba udowodnić związek przyczynowy, czyli związek po prostu, przyczynę pomiędzy postępowaniem tego organu i tym, że nie dał odpowiedniego, nie wydali odpowiedniego aktu prawnego, a powstałą szkodą. I to dalej jest w sądzie. I to, czy sąd, bo oczywiście tutaj jesteśmy w stanie to wszystko udowodnić, jak najbardziej, ale to, czy sąd orzeknie tak, jak my chcemy, czyli nie wydali aktu, ja nie mogłam prowadzić działalności, w dodatku dali mi rozporządzenie, które mi tego zakazało i to jest jak najbardziej logiczne, ale sąd może dać dobro społeczne, dobro wspólne, jako dobro wyższe niż dobro jednostki, albo nawet kilkuset tysięcy osób, no bo tutaj już mówimy o setkach, tak, jeśli nie o większej liczbie działalności gospodarczych, które nie mogą być prowadzone. Dlatego jeżeli nawet kilkaset, a kilkanaście milionów, to jest różnica, więc sąd może stwierdzić, ok, ty jesteś poszkodowany, ale to broniło zdrowia wszystkich Polaków, bo epidemia może dotknąć każdego, w związku z czym jak mamy wszyscy poumierać, no to lepiej jak po prostu zbankrutuje kilkaset osób, tak? Więc jakby nie ma pewności, że po dwóch procesach i tak się to odszkodowanie otrzyma. Więc nie liczyłabym w ogóle na to, ale wiem, że już są pewne grupy na Facebooku, które chcą pisać pozew zbiorowy i tak dalej, więc wiedzcie, że coś takiego jest, i pewnie z tego wyjdzie dużo procesów, bardzo dużo od dużych firm. Wyjdzie jakieś orzecznictwo, jak ono już wyjdzie, to będzie można się na nim oprzeć. Nawet powiem Wam szczerze, że jak wyszło tylko rozporządzenie, to właśnie o całkowitym zakazie, to strona Sądu Najwyższego też się nie ładowała. To znaczy, że bardzo dużo osób szukało orzeczeń od Sądu Najwyższego, czyli już tych najważniejszych, związanych właśnie z taką sytuacją. No ale takiej sytuacji dawno nie było w Polsce, prawda? Więc też ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. Okej. Mam nadzieję, że to szkolenie było dla Was przydatne. Miało być pół godziny, a jest prawie godzina, ale no, poruszyłam wszystkie tematy, które były w tych pytaniach, które spłynęły wcześniej. Ja widziałam, że spływa dużo innych pytań. Aha, jest jeszcze pytanie, przypomnę, tak, o tarczy antykryzysowej. Ja tutaj nie mówiłam na tym, dlatego że to nie jest przedmiot tego, jak widzicie, godzinę zeszło nam na jednym rozporządzeniu, na tych kwestiach, które dotyczą obostrzeń i zakazu prowadzenia działalności, a co dopiero o pakiecie antykryzysowym, on ma 127 stron, a nie 10 jak to rozporządzenie. Będę o tym mówić na webinarze u mnie, bezpłatnym webinarze, na który trzeba się zapisać, link na początku w komentarzach.
też go za chwilę jeszcze wkleję i będę mówić o tym jest jeszcze w e-booku, bezpłatnym e-booku do pobrania, można się teraz na niego zapisać, bo on jeszcze nie jest gotowy, my go przygotowujemy, bo jak wiecie pakiet dopiero wszedł, właśnie wkleiłam link do komentarzy, więc zachęcam do tego, żeby się tam zapisać, bo ja to wyślę do wszystkich osób zapisanych i tu nie ma limitu miejsc, na webinar jest limit miejsc, bo na webinar może się zmieścić w pokoju 300 osób, więc zachęcam do tego, żeby jak najszybciej się zapisać i być na tym webinarze. I Ania w swoim artykule również zamieszcza informacje stricte dla salonów beauty o tarczy antykryzysowej, więc zaglądajcie na gabinetodzaplecza.pl i tam wszystko znajdziecie, bo jej artykuły są super i bardzo czytelne. Zaglądajcie też proszę na mój blog legalnybiznesonline.pl, bo tam jest trochę o tej działalności online'owej, nawet bardzo dużo. I jest też właśnie, teraz wkleję w komentarzu, webinar, ale 14 kwietnia, webinar to jest takie szkolenie online, 14 kwietnia również zamknięty, trzeba się zapisać, o sprzedaży online, jak to robić legalnie. I tam już krok po kroku tłumaczę, co trzeba zrobić. I to trwa też ponad godzinę, więc trudno, żebym opowiedziała o tym wszystkim tutaj. No i mam nadzieję, że wyjaśniłam większość Waszych wątpliwości, komentarzy dotyczących tych obostrzeń. Mam nadzieję, że też znajdziecie argumenty, żeby w razie czego wytłumaczyć, dlaczego pewną działalność robicie i żeby się tego też nie bać. Ewa napisała, że świetny live, dziękuję. Dzięki Paulina, dzięki Daria, dzięki Sylwia. No i Wiktoria pyta, czy mogę dowieźć kosmetyki do domu klienta. No, jest zakaz przemieszczania się i nie jest to żaden z tych celów wykonywania działalności. No ewentualnie, jak już bardzo o to pytacie, czy możecie dowozić, to ewentualnie, gdyby rzeczywiście ktoś zatrzymał cię na drodze, gdzie ty jedziesz, w jakim celu, to możesz rzeczywiście powiedzieć, że jest to w celu wykonania pozarolniczej działalności gospodarczej, bo sprzedajesz kosmetyki i no, po prostu dowozisz je pod drzwi klienta, no, ale nie kontaktujesz się z tymi osobami. Ale no, jest to w pewnym sensie zakaz przemieszczania się. No tutaj tylko można iść w kierunku tego, że jednak to jest wykonywanie działalności gospodarczej, z tym, że też pamiętajcie o tym, że to jest też narażanie klientów na to. Dobra, dziękuję Wam bardzo, dzięki Gonia, Agata, Krzysia, dziękuję Beata, dziękuję Monika i Ewelina. Aha, jeszcze było o podologii, rzeczywiście odpowiem na to pytanie, czy zakaz usług z zakresu podologii też obowiązuje. Słuchajcie, podologia to nic innego tak naprawdę jak kontakt z klientem, jak kontakt z jego stopami, więc to można podciągnąć pod pedikir wręcz. No ja wiem, że mogę tutaj się mylić, żadnych nie chcę tutaj dziwnych dyskusji za chwilę prowadzić, ale to jest kontakt z klientem. Klienci mają zakaz wychodzenia z domu, a w PKD, które ma zakaz, całkowity zakaz wykonywania działalności, jest napisane, że inne usługi podobne kosmetologiczne, no jeszcze raz Wam powiem, uwaga, PKD, w tym PKD jest wyraźnie napisane pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane. Powiem Wam też, że szukałam, czy w PKD jest podologia. Nie ma, więc to wchodzi w to PKD, więc moim zdaniem jest na to zakaz. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, ten live będzie nagrany. Ja cieszę się, że mogłam Wam w jakiś sposób chociaż troszkę pomóc i no, postaram się te pytania jeszcze może gdzieś tam przejrzeć, chociaż nie ukrywam, że no dosyć sporo mam też swoich zajęć i to tak bardzo szybko wyszło, żeby ten live dla Was zrobić, bo Ania mówiła, że dużo osób no, czeka na niego i na to liczy, więc no, cieszę się, że mogłam pomóc. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, no i do zobaczenia być może na kolejnym live'ie albo na webinarze. Zapraszam Was serdecznie. Trzymam kciuki za Wasze działalności.